Rated M for mature. The making of. I died as Daniel Garner. I was sentenced to serving pain somewhere between heaven and hell. There I lost my faith, but found a name. And now I am the angel's only prayer. Information led me here to Warsaw, capital of Poland. Just over 1.6 million souls. I managed to escape them, but I don't have much time. I must find those responsible for all this. How long have you been plotting my damnation? Istniejemy formalnie od 2002 roku, od lutego konkretnie. Wydzieliliśmy się z firmy matki, która nazywała się Level Interactive. Część ludzi wzięła projekt ze sobą, postanowiła stworzyć nową firmę. W ten sposób powstało People Can Fly. Natomiast o tyle jest to ciekawa historia, że na początku było nas dosyć mało osób, bodajże 10. I przez kilka miesięcy zupełnie za darmo wszyscy pracowali po to, żeby projekt trochę wyszlifować i zaprezentować wydawcom zachodnim. No jak okazało się, minimum 20 osób, bo 20 osób przez prawie 3 lata było w stanie ten produkt zrobić. Nie liczę firm współpracujących. Już raz wspominałem, że w sumie było nas ponad 40 pracujących przy tej grze. Natomiast tak zwanego core teamu, czyli teamu podstawowego, było 22 osoby. I to jest absolutne minimum. No mniejszy zespół nie ma w tej chwili szansy, jeżeli chce spróbować konkurować na rynku światowym. What is so special about me that they made me heaven's hitman? Postać Daniela Garnera jest trochę wtórnym produktem wobec tego, że trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie siał zniszczenie, mordował, zabijał, rozczłonkowywał itd. itd. Także najpierw była koncepcja, że chcemy zrobić określonego stylu grę, czyli horror pomieszany ze strzelaniną, a później już kij się znalazł i postanowiliśmy wymyślić postać głównego bohatera. I żeby oczywiście było to trochę ciekawsze niż tylko taki kawał mięsa, który chodzi i strzela do wszystkiego, co się rusza, to dorobiliśmy do tego historię o tym, w jaki sposób znajduje się pomiędzy piekłem a niebem, czyli w czyśćcu i dlaczego musi robić to, co robi. Nie nazywałbym go porządkowym ani czyścicielem, on tak naprawdę wykonuje tylko zadanie na zlecenie, zadanie, dzięki któremu ma obietnicę, że w końcu trafi do swojej zmarłej żony z powrotem, się z nią połączy w niebie. Byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję długo będziemy pod wpływem tak wielu rzeczy, że naprawdę trudno je wymienić. Pierwszą i oczywistą inspiracją dla Pentakilla są oczywiście gry tego gatunku. Natomiast faktycznie oprócz tego tak się składa, że każdy w firmie ma mnóstwo zainteresowań, w związku z czym jest tutaj dość interesujący, miły ferment intelektualny. Wymieniamy się opisami, doświadczeniami na temat, czy będą to azjatyckie horrory, czy będą to jakieś niszowe filmy czy książki. I z tego też czerpią inspiracje. Ja myślę, że taką drugą rzeczą po konkurencyjnych grach, jako źródło główne inspiracji, wymieniłbym coś, co ja nazywam japońską szkołą designu. So much horror around me. Why?
po prostu, aby wzbudzać u ludzi najniższe instynkty, wzbalać u nich poczucie albo przeżyję, albo zostanę zabity, czyli zabij albo przeżyj. Dlatego, że w tego typu grze trudno liczyć na to, że gracz będzie analizował story gry i wzruszał się losami bohatera, ponieważ przez 99% czasu walczy z przeciwnikami. Więc tam staraliśmy się skupić na tych podstawowych ludzkich instynktach, takich właśnie jak zabijanie, terror, przeżycia. W związku z czym, a oczywiście, żeby to wszystko było polane fajnym sosem, akurat jest to sos z krwi u nas, ale dzięki temu po prostu gra jest efektowniejsza. Tylko jest to jednak pewna przenośna, pewna karykaturalna realizacja, pewna komiksowość tego wszystkiego, że nie jest to realistyczne i nie wzbudza obrzydzenia, jest to bardziej zabawne, chociaż faktycznie w tej grze są.